Dobra, rozpakowanie paczki z Chin. Tym razem powiem wam, że nie wiem, czy to jest z AliExpressa, czy z Banggood. Zaraz zobaczę, sam jestem ciekaw, co to przyszło, bo kilka rzeczy zamówiłem z Chin. Może nożyczki tępe, masakra. Co mi to przyszło? Zapakowany w folię. O, okej, okay. Powoli odpakowujemy. Co my tu mamy? Nic więcej. Widzę, że już jakieś płytki. Jakieś płyteczki, czyli to z Banggood chyba przyszło, no. Przyda się taka reklamóweczka do czegoś. Okej. Okay. A z Banggood, dobra. Ja wam pokażę w aplikacji. Banggood. Konto, pokaż wszystkie. Przyszło mi coś takiego. Zamówione 13 lipca. Czyli dosyć szybko nawet przyszło. Nie wiem, czy nie będę robił cięcia. Ta, powiedzmy, płytka. Żeby sobie ładować baterię. Żeby sobie ładować baterię 3,2, 3,7, 4,2 V. Czasami gdzieś trzeba opakować jakąś baterię. Czegoś tam się przydaje. Taki moduł ładowania. Zobaczmy, jak on wygląda. Taki układ. Serce moje papugi. Z drugiej strony tak wygląda. Mikro USB. I tutaj jest wyjście chyba. Jestem ciekawy, jak to działa. Chyba stabilizuje. Generalnie pod to mogę podłączyć sobie każdy akumulator. W sensie nawet taką baterię. Omijając jakby zabezpieczenie, tak? Z tego tak rozumiem. Nawet nie wiem, co dokładnie zamówiłem, ale masakra. Muszę jeszcze zobaczyć, co dokładnie zamówiłem, bo ja nawet powiem wam szczerze, że... Nie wiem, co ja zamówiłem dokładnie. Co ja tam, kurde, grzebałem na tym Banggoodzie? O, coś łamane jest. Patrzcie. Pęknięte. Ale na szczęście poza układem.
Pęknięte. Poza układem. Fuchs. No nie wiem, jak to w ogóle mogło pęknąć w paczce, która była zapakowana. A tu nie. Tu jest normalnie. A tu jest pęknięte. Ale na szczęście moduł cały jest, także... No to i tak kosztowało złoty coś. W ogóle kurde, muszę zobaczyć opis, co w ogóle... Co ja zamówiłem? Dlaczego to w ogóle jest? Patrzcie, jaką mam dziurę w głowie, nie pamiętam. Muszę sobie opis przeczytać, opis. Pokaż wszystko. No to jest płyta modułu ładowania akumulatora litowo-jonowego USB. Napięcie wejściowe 5V. Maksymalny prąd ładowania 1000 mA. Pokażę wam. Maksymalny prąd ładowania 1000 mA, czyli 1 A. Napięcie odcięcia ładowania 4,2 V. Aha, no to super. Czyli mogę takie baterie, wszystkie, które mają cechy podwieścia względem celu, żeby służyć jako ładowanie komunikatu do wejścia na baterię. No, czyli podłącz baterię do B i B, B plus B. Czyli B. Aha, dobra, kumam. Do B, do tych dwóch się podłącza baterię. Czerwona, że ładuje, a zielona, że w pełni naładowała baterię. Super! Nie no, kurde, to jest genialne. To jest dobra sprawa. Dobra, dobra, już przypomniałem sobie, co ja w ogóle zamawiałem, Boże. Wrocław 112, mam pytanie koledzy, czy ktoś się... teraz mi się Zelo odzywa. ...w miejscowości. W stronę Żurawiny, ponoć jakaś jest kontrola tam policyjna. Super sprawa. Na Google'ach mi pokazuje. Co tam pokażę jeszcze? Ja bym mógł się upewnić, jakby ktoś jechał, byłbym bardzo wdzięczny za wiadomość. Teraz przyjadę i sam potwierdzę, jeżeli stoi. Dobra, gdzie ja to położyłem? Poczekajcie chwilę, wam coś pokażę. Dokładnie. Mam tu taką starą baterię. W zasadzie nie wiem, od czego ona jest, bo znalazłem ją w pewnym miejscu, ale wiem, że to jest chyba 3000 mAh. Gdzieś tu było napisane. Nie pamiętam, gdzieś wiem, że kurde było to napisane, że ma 3000 mAh. Wywalam całą elektronikę z tego i podłączam tą płytkę pod tą baterię i mogę ją naładować. Zobaczę w ogóle, czy ona jest jeszcze sprawna, czy nie. Mam jeszcze inne baterie, które można by wykorzystać właśnie, gdzie jest uszkodzony kontroler taki tutaj ładowania. Szkoda, że wziąłem tylko dwie płytki, mogłem wziąć cholera więcej, z 5 przynajmniej. Bo można się podpiąć pod każdą baterię litową, taką od telefonu. No i to do tego służy. Tutaj 5V do USB-ka, podłączamy B- B+ baterię i czerwona dioda tutaj nam się świeci. Jak ładuje, zielona, że naładowała baterię. Zarąbiste. Będę musiał to sprawdzić, jak sprawdzę, zrobię test, nagram filmik, jak to działa. To było na tyle. Pozdro. Dobra, dzisiaj przetestujemy takie płytki, które zamówiłem z Bang Good.
dzięki którym można podłączyć każdą taką baterię, na przykład z telefonu komórkowego, obchodząc tutaj te zabezpieczenia i tak dalej, że można ładować każdy taki moduł od baterii. Czasami jest tak, że po prostu mamy gdzieś na stanie taką baterię, która ma na przykład sporą pojemność, na przykład nie wiem, 3000 mAh. No ale cóż, telefon zepsuty, a można taką baterię wykorzystać do zasilania czegoś tam innego, nie? Ale teraz sprawdzę na tej baterii, skąd ją tam mam, spora jest, duża, cieniuteńka, niespuchnięta. Nie wiem, czy jest dobra. Mogę jedynie zmierzyć miernikiem. Gdzie ono tutaj ma oznaczenie jakieś? Akurat ma. Plus minus. Ma 3, to ma plus minus i pewnie zabezpieczenie jakieś może termiczne. Zobaczmy, ile ona pokaże nam na mierniku. 3,77. O, to 3,77 V ma. 3,77 V. Ok, mam odwrócony obraz. Muszę obrócić wam obraz, żebyście widzieli tak jak ja bym na to patrzył wszystko, gdzie tu jest. Przerzuć poziomie. Ok. Dobra. Teraz będzie dobrze. Bateria ma. Dosyć długo leży. Żebyście to też widzieli. Trzy siedemdziesiąt siedem. Żebyście widzieli. O, teraz będzie widać. 3,77 V, czyli kurde, jakby była naładowana sporo, ona już leży u mnie na półce. No i tu mamy te magiczne urządzonko, gdzie mamy wejście USB 5 V, podłączamy ładowarkę, a z drugiej strony B+, B- podłączamy baterię. I jeżeli ładuje, to tu mamy dwie diody. Jedna świeci na czerwono, tryb ładowania. Gdy już osiągnie poziom naładowania odpowiedni, zaświeci się zielona dioda. Super płytka, zarąbista sprawa. I teraz zastanawiam się, czy rozwalać tą baterię tutaj i dostać się po prostu do zasilania plus minus. Czy tutaj może polutować tą końcóweczkę? Chyba będzie lepiej, jak tutaj się chyba dostanę. Spróbuję wam to pokazać. Nie wiem, czy to złapię. Widzicie? Plus minus. Nacynuję to, przylutuję dwa kabelki i tyle. To będzie chyba najprostsze. Dobra, tak zrobię. Nie będę je rozpierniczał. Najpierw sobie przygotuję tutaj wszystko. Okej, niech sobie tutaj to leży. Teraz tak, kabelki dwa jakieś znalazłem. Dobra, wykorzystamy te. Obetniemy je. Sobie wykorzystamy dwa te kable. Kombinuję, jak kręcić te filmiki, ale nie mam jeszcze tego wszystkiego porobionego dobrze. Oj, nie wiem, czy to nie będzie problem z tymi kablami, bo są. Nie są miedziane. Nie są miedziane.
Podejrzewam, że może je ciężko być lutować. No. Ale spróbujemy. Dobra, kable są już potegowane. Porobione. Pozostało tylko, dobra, najpierw wezmę tą płytkę taką pękniętą, znaczy pękniętą tutaj. Złamana. I sobie ją porobię. Muszę sobie kupić w ogóle jakiś porządny topnik. Porządny topnik, no. Sobie B plus, trochę dam tego topniczka, żeby się lepiej cena rozpłynęła ładniej. Nie wiem, oglądacie może te kanały w elektronice, tam jest taki gościu Rosin. On używa zawsze tej kalafonii. Dobra, ja sobie naniosłem tutaj troszeczkę topnika. I zaraz polutuję tutaj sobie cyną ładnie. Trzecia ręka by się przydała, nie? Trzecia ręka, gdzie ja mam tą trzecią rękę? Mam. Dobra. Trzecia ręka się przyda. Teraz się zabawmy w lutowanie. 250, dobra. No i super. Mamy pocynowane. Potem się to oczyści. Boże, z tą kamerką to jest wiecznie problem, żeby ostrość złapała. To mamy zrobione. Teraz kabelki sobie muszę ładnie pocynować. No bez tego będzie lipa. No tutaj trzeba będzie zrobić też, kurczę, tak albo nie inaczej zrobię. Sobie najpierw je, kurczę, zanurzę troszeczkę w topniku. Każdy ma swoje sposoby, nie? Nie jestem jakimś genialnym elektronikiem, samoukiem. Robię sobie po prostu tak, jak robię, dłubię. Dobra, damy sobie temperaturkę trochę większą. I spróbujemy nacynować się. Wiedziałem, że z tymi kablami będzie problem. Bo one w ogóle nie nadają się do lutowania. No. Spróbuję zrobić jeszcze bezpośrednio w kalafonii. Raczej w kalafonii. W topniku. Zobaczymy, jak to pójdzie. Chociaż wątpię, bo to jest po prostu.
Tak, to jest to. Słabiutko się klei do tych. Bardzo słabo. Lipna jest trochę tata. Ten drut jest taki lipny. Myślę, co tu by wykombinować, ale dobra, niech będzie na razie tak. Jeden niby zrobiony. Jeszcze mam drugi. Drugi, który spróbuję zamoczyć go w tej cynie, co sobie kupiłem. Zobaczymy, jak pójdzie z tą cyną. Może będzie lepsza. Kiedyś pamiętam, że miałem w pracy, dawno to było, genialną jakąś taką pastę, którą się na przykład smarowało druty i po prostu tak się pięknie lutowało po tej paście. Nie wiem, nie pamiętam nazwy, bo bym to kupił, kurde, z chęcią, a to było genialne. Dobra, jeszcze raz spróbuję, tylko teraz dałem trochę pasty tej, co kupiłem. No, powiedzmy, że jako tako złapało. Gdzieś usłyszałem, że bardzo, żeby o groty dbać, to należy je mieć zamoczone w cynie i nie za dużą temperaturę ustawioną. Dobra, ile w tym prawdy? Możecie sami powiedzieć. Jeżeli ktoś się zna tak super na tym wszystkim, sobie na ten drucik daje tej cyny takiej, tej pasty. Dobra. I lecimy dalej z koksem. Wydaje mi się, że ta cyna, co kupiłem, o, ładnie nawet. Dobra. Okej. Okay. Także to teraz sobie zrobimy taki mały myk. Skoro ona tak fajnie się nakłada, to nałożymy sobie ją na te piny od tej baterii i do nich przylutujemy kabelki. No. Plus i minus. Dobra, teraz wypadałoby polutować. Sobie złapię może tą baterię.
Tutaj w tych. Dobra. Zobaczymy, czy to mi wyjdzie. 245. Sobie troszeczkę w topniku to utaguję. Lipa jest. Lipa. Nie chce się trzymać w ogóle. Dobra, tu mi poszło elegancko. Na tej nie chce mi złapać. No. Nie chcę, kurde, mi złapać na tej cholernej jednej. Ej, dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Dobra, złapało mi. Najważniejsze, że pokryło cyną. Teraz muszę tylko przylutować ładnie. Także teraz sobie mogę nałożyć trochę tej pasty. Najpierw sobie złapiemy jedną stronę. Dobra, jeden jest. Stało jeszcze jeden. Najważniejsze, żeby się tylko przyczepić do tego przewodu od baterii. Potem do płytki to już będzie jak po maśle. No i teraz tutaj będzie właśnie najgorsza sprawa do tego, co się tak nie chciał za bardzo przytegować. Muszę coś zobaczyć, czy to w ogóle. No tak, nie, ja sobie wezmę to na kolano, bo to jest trochę lipa. Trzeba było po prostu mocniej docisnąć. Teraz pójdzie elegancko. Teraz pójdzie elegancko. Dobra. Ja pierdzielę, ale operacja, nie? Kurde. Poszło pięknie. Przylutowane są. Do baterii. No i co? I teraz oczyszczę sobie. Oczyszczę sobie. Tak, żeby to nie było upaprane. Ładnie się świecą luty. Dobra, lutujemy się do płytki. Tylko teraz, żeby nie pomylić biegunów.
Oparcie się. Ale ząg. Zakryło się plus i minus, gdzie jest. Dobra, plus jest niebieski. Plus jest niebieski, plus jest niebieski. Czyli lutujemy się do płyteczki, do plusa niebieskim. To już będzie najłatwiejsza chyba część wszystkiego. Plus jest tutaj, dobra. Nie ma to jak podstawa, to jest wygoda lutowania. Serio. Ja pierdzie, jak mi się to jeszcze rusza. Dobra. Teraz jest lepiej. Plus niebieski. Praktycznie już jesteśmy na finiszu. Jest. And the last. Jest. Dobra, mamy porobione. Porobione. I teraz najważniejszy test. Teraz będzie test tego wszystkiego. Czy to w ogóle działa, czy nie wybuchnie. Polutowane. Niebieski to jest plus. A szary to jest minus. Ładowarka. Ładowarka. Podłączę się takim to oto kabelkiem. Dobra, wam coś pokażę. Podłączam się do czegoś takiego, co pokazuje, ile to będzie ładowało. Takie coś kiedyś kupiłem, ma różne końcówki. 3 micro USB, Lightning chyba? I coś jeszcze do iPhone'a. Nie, chyba. Także zobaczymy, jakby to ustawić, żeby to było widać. Może widzicie coś tam. Dobra, potem pokażę i tak. Ok, podłączam się. Zobaczymy, czy to się w ogóle zaświeci jakaś lampka. Chwila prawdy. Chińskie urządzenie za 5 zł, potrafiące ładować akumulatorki. Czerwona lampka. 0,57 A idzie na tym. Widzicie? Świeci się czerwona lampka. Czerwona lampka. Nie by działa. Nie by działa. Pół ampera pobiera. Sobie położę to tutaj, pokażę wam, ile jest na tym magicznym urządzonku. Widzicie? O, wskoczyło już. 0,87. Zresetujemy sobie w ogóle, ile wpompuje miliamperogodzin. Dobra. Dobre to jest. Działać niby działa. Ładuje baterię, ładuje. No to sobie zostawię do umycia płytki jeszcze. I teraz zastanówmy się, jak bym to mógł wykorzystać. Generalnie załóżmy, że w telefonie uszkodził mi się kontroler ładowania. Tak już kombinuję. Albo nie ładuje mi baterii. Taką płytkę wrzucić do telefonu, jakoś upchać, jeżeli dałoby radę.
i co? I ładuje nam telefon. Takie obejście, nie? Każdego ładowania w sumie. Bo to niezależnie, czy będziemy mieli baterię od iPhone'a, od BlackBerry, która ma zabezpieczenia takie, że nie podłączymy na przykład z baterii z 8 czy 10 do 9000, bo mają chipy zamontowane, które wykrywają wszystko. Ale dzięki takiej płytce można ładować każdą baterię. Tylko trzeba się podłączyć pod plus i minus. To jest jedyny taki minus tego rozwiązania. Bo załóżmy, żeby taka płytka, żeby robili na przykład takie płytki do różnych wersji baterii, nie? Z takim tym gniazdem. O Boże, ale teraz genialny pomysł mi naszedł. No to było piękne po prostu. Nie musiałbym nic lutować, wpinam się i od razu ładuję. Kumacie sprawę? Coś pięknego, że Chińczycy na to nie wpadli, tylko ja. Takie różne wersje, nie? Jakby były. Podpinamy się i pach, i ładuje nam. Bateria jest zimna. Nawet nic nie czuję, żeby ją coś tam rozgrzewało. A teraz sobie sprawdźmy miernikiem, jakie tu są w ogóle sytuacje, jakie się dzieją. Ile pokaże miernik na, załóżmy, na 5 V. Gdzie tu jest 5? Gdzie tu może wychodzić 5? Spróbujmy tutaj. Tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Tu? Szukam 5. Gdzie tu może wychodzić? Czekajcie, muszę zobaczyć bliżej tą płytkę. Tu jest plus, tu jest minus. Znaczy nie powinno gdzieś tutaj wychodzić. Chwila, podobno się bezpośrednio podpinę. Tu nie. Ile on ma tutaj? Trzyma. Trzy piny. Nie chcę na metalowej płytce tego dotykać. Dobra, podłączę się pod te trzy, sprawdzę, zobaczymy. Pierwszy nie. Drugi nie. No dobra, sprawdzę na końcu samym. 3,96. 3,96. Trzy dziewięćdziesiąt sześć. On chyba, nie wiem, będzie szedł do 4,20? Czy jakoś tak? 3,96. Skoczy na siódemkę. No się ustabilizowało. 3,96. 3,97. O Boże, jeszcze mi to się. Z... 3,96.
3,96. No i coś mu tam powoli wchodzi na siódemkę. Czy nie wchodzi? Nie wiem. Nawet nie wiem, ile ta bateria, jaką ma pojemność. Ale skacze 9,6,9,7, 9,6,9,7. Chcę coś zobaczyć. Albo po prostu takim tym ładuje. No dobra. Musiałbym sprawdzić za 10 minut przynajmniej, czy jakieś są różnice. Co tu jeszcze powiedzieć? Widzieliście podłączenie wszystko? Ile to już trwa? 30 minut. Oh my god. 30 minut. Przepraszam, 30 minut. Bateria chłodna. Dobra, to tego tak nie sprawdzę. Musiałbym to odłączyć i po prostu sprawdzić na tych dwóch pinach od baterii, ile poszło już. Chociaż ładuje ją niby 3,96, tak? Takim tym napięciem. Ja powiem wam tak na koniec. Sobie tak różne myśli tutaj mam na temat tego, co zakupiłem. Jak to wykorzystać? Ktoś tam pisał w komentarzach, że ten moduł nawet ładuje jakieś baterie 19 000 mAh. Jakoś tak, nie wiem, o co dokładnie chodziło, ale daje do myślenia. Daje do myślenia i są fajne rzeczy. Fajne rzeczy są takie u Chińczyków, które sprawiają, że życie staje się trochę łatwiejsze. Czasami bez nich byśmy nie zrobili pewnych rzeczy. Na przykład w tym wypadku, tak jak ja teraz tutaj ładuję sobie baterię bez obawy, że mi coś wybuchnie, bo to ma w sobie jakieś jeszcze zabezpieczenia, że odcina prąd. Także jest spoko, jest spoko. Na tym zakończę filmik. Nie wiem, czy to było full professional, ale na pewno nie było. Ale myślę, że może komuś się przyda taki filmik pokazujący, jak to można sobie podłączyć, jaką bateryjkę. Jak macie jakieś pytania albo coś wiecie na ten temat więcej, piszcie w komentarzach. Ja już kończę nagrywanie. Pozdrawiam serdecznie.
Okej, w końcu na deser, że ta dioda tutaj zmieniła swój kolor, tak jak pisała w opisie. Świeci teraz nie na zielono, ale tutaj jest niebieski kolor. Urządzenia już nie ładuje. Jest pokazane, że idzie 0 amperów. Ale zobaczmy, ile wpakowało. Tutaj jest ile? 1500. 1534 mAh wleciało niby w tą baterię. Do kiedy właśnie ona została naładowana. Nie wiem, jaką ma faktyczną pojemność. No załóżmy, że ma, nie wiem, no 1800. Nie wiem naprawdę, ale 1500 mAh poszło w tą baterię. Ok. Faktycznie moduł odcina zasilanie. Jak widać, nie idzie nic. 0 amperów.